witam Was serdecznie. Zapraszam Cię na tak, Lip Product Addict, czyli uzależniona od produktów do ust. Jeżeli jest jakaś kosmetyczna rzecz, od której jestem uzależniona, albo od niej samej, albo od jej kupowania niestety, to są to właśnie produkty do ust. Moja kolekcja liczy bardzo wiele sztuk, możecie to teraz zobaczyć, więc i dostaję to mnóstwo pytań, co tam w mojej kolekcji jest, co się nowego pojawiło, co polecam, więc żeby nie pokazywać tego wszystkiego, bo to trwałoby pewnie do jutra, zdecydowałam się nagrać ten tag i pokazać Wam najlepsze smaczki, które można u mnie spotkać, coś co polecam, po prostu odpowiedzieć na kilka pytań, mam nadzieję, i też chyba pokażę niektóre produkty na usta. Mam nadzieję, że taka forma Wam się spodoba. Ten tag co prawda już kiedyś był na moim kanale, ale od tego czasu moja kolekcja bardzo się nie dość, że zmieniła, powiększyła i moje upodobania i gusta też się zmieniły. Kiedyś bardziej w kolorach siedziałam, teraz bardziej w nudach. W każdym razie pierwsze pytanie jest o ulubiony balsam do ust. Ja też ostatnio takie pytanie zadałam Wam na Instagramie i na Facebooku, ogromny był odzew. Pokazałam właśnie produkty do pielęgnacji ust, które ja mam, ale dzisiaj tutaj przyniosłam swoje trzy ulubione. Na pierwszym miejscu, ale to nie znaczy, że najlepszy jest, jest EOS. Bardzo lubię ten akurat Acai Berry, czyli ten w wersji takiej niebieściutkiej. Jest to balsam, ja zawsze mam mieszane opinie co do niego, to znaczy mieszane odczucia, o tak, bo jest to bardzo fajnie nawilżający balsam, który przepięknie pachnie i bardzo wygodnie się go używa, jednocześnie wygląda świetnie. Niestety cena jest niezbyt adekwatna, jeżeli chodzi o jakość produktu, to znaczy on jest świetny, ale uważam, że można znaleźć dużo więcej, dużo tańszych, świetnych produktów. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. Po prostu to jest fajny gadżet, który warto mieć i ten produkt się sprawdza, ale nie jest to nic wybitnego, żeby płacić za niego aż taką sumę. Także jeżeli go nie macie, macie swoich ulubieńców, to nie ubolewajcie, nie płaczcie. Fajny gadżet, ale taki gadżet. O właśnie, ja tak zawsze mówię gadżet. Za gadżet, jak ktoś chce, można tyle dać, ale tutaj mam fajny balsam, który ja uwielbiam i jest połowę tańszy albo jeszcze i więcej. Kosztuje około 10 zł i to jest masełko z Nivea Lip Butter Caramel Cream, akurat tu mam, ale w swoim życiu miałam wiele wersji tego masełka, ono jest też w takiej neutralnej wersji. No i to jest produkt, który świetnie u mnie się sprawdza i pięknie moje usta nawilża. No a różnica cenowa jest spora. No i bardzo lubię też masełko z Palmersa, ona jest akurat Dark Chocolate i Peppermint, czyli mięta i czekolada. Nie bardzo lubię takie połączenie jeść, ale zapachowo jest jak najbardziej na tak. I ten balsam również świetnie nasze usta nawilża. Także te trzy produkty to są moje ulubione. Kolejne pytanie jest o najbardziej przykuwającą uwagę czerwień. No i ja niestety musiałam wybrać trzy, ale myślę, że to też dobrze, bo one są z bardzo różnych półek cenowych. Pierwsza to oczywiście szminka z MACA w kolorze Russian Red, czyli taka klasyczna, mocna, naprawdę przykuwająca uwagę czerwień. Jest to szminka retro, nie, mat, która bardzo długo utrzymuje się na naszych ustach. No i to jest taka klasyczna, naprawdę klasyczna czerwień z odcieniami niebieskości, więc te zęby będzie nam wybielać. Myślę, że to dla wielu osób przydatna uwaga. Wybierajmy te z niebieskim, nie te z pomarańczowym odcieniem. Dalej coś średnia półka, troszeczkę chyba tańszy niż MAC, albo może zbliżone cenowo, ale coś, co ma też idealną konsystencję, długość utrzymywania się, no i właśnie kolor czerwony, bo oto tutaj nam się rozchodzi. Matte, tak to się nazywa. Hackers. Strasznie trudna to jest nazwa, ale szminka jest The Balm Long Lasting Liquid Lipstick. Tak, w kolorze Loyal. I ten Loyal jest tak po prostu czerwoną czerwienią, coś przepięknego na wieczór, kolację, paletynki. I ostatnia już czerwień, też bardzo czerwona i piękna, też z lekką niebieskością, to jest Long Lasting Finish Color Rush z Rimmela. No i właśnie to jest coś, co jest dużo, dużo tańsze, a równie pięknie czerwone. Dalej pytanie o najlepszy luksusowy i drogeryjny produkt do ust. Więc jeżeli chodzi o te luksusowe, to ja uwielbiam te Melted z Too Faced. Too Faced Melted po prostu. Ja mam w kolorze Nude i Frosting. To są takie produkty satynowe, które mocno przysychają nam na usta, ale nie tworzą takiej skorupki i nie bardzo wysuszają te usta. Są właśnie takie satynowo-welwetowe. Ja bardzo lubię te wykończenie. Bardzo długo nam się na ustach utrzymują.
No i tyle, czego chcieć więcej. One mają taki aplikator, no i mają przepiękne kolory. O, ten nude zwłaszcza jest naprawdę, naprawdę świetny. Także luksusowy produkt, jak najbardziej polecam. I luksusowy produkt, który też bardzo lubię, też bardzo podobną konsystencję ma, jest może troszeczkę mniej satynowy, ale równie długo zostaje na ustach i tak fajnie przysycha. No i też ma fajny kolor, akurat ten, tu mam 240, to jest taka pomadko błyszczyk, pomadko szminka, może coś takiego, z Estée Lauder Pure Color Envy. Ale oczywiście zaproponuję Wam coś podobnego z drogeryjnej półki, ale jest to jednak droższa drogeryjna półka, ale tańsza niż te ekskluzywne produkty, a bardzo, bardzo podobne w działaniu. No i oczywiście można je dostać w Rossmanie, w Hebe, no wiemy, tam te sklepy prowadzą różne fajne promocje. Także bardzo podobny do tego produkt, ale znacznie tańszy, to Rouge Edition Velvet z Bourjois. Ja mam tutaj w dwóch kolorach, Ole Flamingo i Ping Pong. Ten produkt oczywiście występuje w wielu kolorach, nudach, nie nudach, czerwieniach i to jest coś podobnego, co też fajnie tak satynowo przysycha nam na ustach i bardzo, bardzo długo na nich zostaje. Także Rouge Edition Velvet to jakiś zastępnik tych ekskluzywnych, a coś, co lubię z drogeryjnej półki, co jest naprawdę tanie i fajnie się sprawdza, przynajmniej u mnie, to są szminki Rimmel, te z serii Kate. Ja mam akurat tutaj matową w kolorze 102, której naprawdę bardzo dużo zużyłam, już mi tylko tyle zostało, to jest naprawdę dużo zużyte. Nie wysusza, pięknie pachnie budyniowo dla mnie, no i długo na ustach zostaje i ma ta 102 świetny kolor. Bardzo polecam. Najlepsza pomadka z MAC i ja tutaj mam w obecnej chwili dwie. Wybrałam Wam dwie. Coś takiego imprezowo-wyjściowego i coś dziennego. Coś, co wszyscy bardzo dobrze, mam nadzieję, znacie, to jest MAC Candy Yum Yum, czyli odblaskowa, wręcz różowa szminka, która świetnie sprawdzi się na lato, na wiosnę, właśnie przy takich mocniejszych stylizacjach, na jakieś wyjścia. Kiedyś ja tego używałam na dzień, dzisiaj już bardziej gustuję w nudach, co zaraz zobaczycie, więc to jest bardziej dla mnie wyjściowa szminka, ale jeżeli szukacie czegoś niepowtarzalnego w MAC-u, czegoś, czego ciężko będzie znaleźć gdzie indziej, to zdecydowanie Candy Yum Yum to jest genialny produkt. A taka na co dzień szminka, którą ja uwielbiam, a nie tylko ja, bo wiem, że to jest też ulubiona jedna z Kim Kardashian szminek, no to jest MAC Angel i tej też bardzo dużo zużyłam. Ona daje taki jasny efekt, lekko, wydaje się, że usta są większe, taki fokus na usta, one są bardzo rozjaśnione. To jest genialny, fajny nude, którego ja na pewno będę jeszcze kupować, jak się ten skończy. Już się obawiam, że ten się skończy, ale jak się skończy, to kupię kolejny. Także jeżeli szukacie codziennej szminki, która przepięknie będzie wyglądać, no i właśnie szukacie jej w MAC-u, to Angel jak najbardziej. Kolejne pytanie jest o najbardziej rozczarowującą pomadkę. To chyba nikogo nie zdziwię tym produktem, Romantic Red Roses Long Lasting Lip Color, której test robiłam o tu i świetnie, genialnie się przyjął, więc już Wam dzisiaj mogę obiecać, że na pewno będzie więcej produktów takich dziwnych, chińskich testów, takich produktów. O, ja coś się zakręcona jestem. No rozczarowało mnie to, bo ciężko się to rozprowadza. Ciężko się z tym pracuje, farbuje zęby, nie zostaje aż tak ładne, jakbym chciała i ogólnie klapa nie polecam, ale bardzo ciekawe to jest, bo to jest taki tatuaż, jak ktoś nie ogląda, koniecznie zajrzyjcie, które z ust ściągamy, taki produkt peel off, mimo że to kosztowało 1,50, nie polecam. Jest dużo fajnych innych produktów. I też troszeczkę rozczarowała mnie, nie wiem czemu, ona brzydko wygląda na ustach, jakoś dziwnie się nakłada, ten kolor jest jakiś nierównomierny, nietrwały, coś tutaj jest nie tak. Makeup Revolution, ja mam w kolorze Crime, no i nie wiem, naprawdę nie wiem. Też nie była droga, ale mimo wszystko ona tutaj w opakowaniu wygląda ładnie, na ustach z nią jest coś nie tak. Ja jednak nie polecam. Konturówka tak czy nie? Kiedyś nie, teraz tak, nie do każdej szminki, bo nie mam aż tylu konturówek. Niektóre po prostu fajnie da się nałożyć aplikatorem, niektóre pomagam sobie przy niektórych pędzelkiem, ale ogólnie bardzo lubię konturówki, również konturówki nakładane na całe usta. Moje trzy ulubione, pierwsza i najważniejsza to Inglot 74 oczywiście, dalej Classic Waterproof Lip Liner, bardzo tani produkt, bardzo fajny, 302 z Golden Rose, no i jeszcze bardzo lubię taki lip liner z Essence, też niedrogi,
Wish Me a Rose w kolorze 12. Ulubiony błyszczyk, ja nie jestem zbytnio błyszczykowa, wolę pomadkę, nie lubię jak mi się to klei do ust, jest wszędzie, jeszcze włosy w to wejdą, oj nie, nie. Ale mam dwa produkty, które są naprawdę, naprawdę świetne. Ten dostałam od Ewy i to jest produkt Flair de Force w kolorze 020 Written in the Stars. Błyszczyk po prostu taki, który się nie klei aż tak bardzo, albo prawie w ogóle, w takim właśnie przepięknym, nudowym kolorze. No i błyszczyk z Golden Rose Luxury Rich Color Lip Gloss, który ma przepiękny kolor, to jest kolor numer 10 i też się tak nie klei i na ustach długo zostaje i przepięknie, ale to przepięknie pachnie. Także te dwa mogę Wam polecić. To są takie niebłyszczące błyszczyki, a coś, co daje kolor, no ale jednak jest zaliczane jako błyszczyk, a ma tę lekką konsystencję. I coś ekstra, jako coś ekstra nie chciałam Wam pokazać właśnie tych wysokopółkowych i drogich produktów, tylko właśnie coś taniego, co jest w zasięgu ręki każdego, prawie każdego, większości osób. O tak, no i są to produkty z Golden Rose, które ja uwielbiam, cenię i naprawdę każdemu polecam, bo to są koszta nieduże, a genialne jakościowo produkty. Nie są lepsze niż MAC, nie powiedziałabym, że te Vision Lipstick są lepsze, ale gdzieś tam gonią tego MAC-a chyba. Naprawdę świetne, zależy też jakie wykończenie w MAC-u. Fajnie długo się utrzymują, nie wysuszają ust, wręcz je nawilżają, bo to jest witamina E. Ja mam kilka kolorów tych szminek, no i tak jak mówię, nie są matowe, nie wysuszają, a mimo wszystko długo się utrzymują. I ja mam tutaj akurat 133, 103, 125, ale jest naprawdę ogromny wybór, każdy może wybrać coś dla siebie. Kosztują troszeczkę ponad 10 zł, więc naprawdę serdecznie polecam. Jeżeli gustujecie w matach, to natomiast polecam Wam te Golden Rose Matte Lipstick Crayon, czyli pomadko-kredki, które długo też utrzymują się na ustach, piękne wykończenie, matowe mają, no i również są tanie. I to jest coś ekstra, jeżeli pójdziecie, zatrzymacie się koło wyspy stoiska Golden Rose, to na pewno coś dla siebie ekstra wybierzecie i będziecie z tego zadowolone. Koniecznie zadowoleni. Jakkolwiek, koniecznie dajcie mi znać, jakie są Wasze ulubione produkty do ust, takie top, 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 których nie ma u mnie i na koniecznie muszę je wypróbować jako ustocholiczka. Szminkoholiczka raczej, o tak chyba powinno być, pomadkoholiczka, jakkolwiek to brzmi. Co prawda obiecałam sobie, że już w tym roku nie będę kupować zbyt wiele, no ale zobaczymy jak mi pójdzie. Tyle, dajcie koniecznie znać, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia!